W połowie listopada odbyło się posiedzenie zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym, którego jestem przewodniczącą. To posiedzenie było poświęcone tematowi branży autobusowej, branży, która jest w bardzo trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa. W spotkaniu wzięli udział i przedstawiciele dwóch ministerstw: Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale przede wszystkim także eksperci i przedstawiciele poszczególnych spółek i przewoźników. Rozmawialiśmy o tym, jak rząd powinien pomóc branży autobusowej, jak może ich wspierać czego ta branża w tym momencie najbardziej potrzebuje. Efektem tego posiedzenia zespołu była wystosowana do trzech ministerstw interpelacja, w której Pytaliśmy się o to, na jakie wsparcie może ta branża liczyć, czy może liczyć na przykład na pokrycie kosztów stałych, czy wsparcie dostaną pracownicy zatrudnieni w poszczególnych spółkach i w poszczególnych firmach przewozowych, kierowcy, ale także mechanicy. Pytaliśmy o to, czy zostanie zniesiony limit dotyczący obostrzeń, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mogą korzystać z przejazdów w, w transporcie autobusowym i autokarowym. Przypomnę, w tym momencie wynosi on 50% zajętości. Wszystkich miejsc siedzących albo 30% wszystkich miejsc, które są do dyspozycji pasażerów w, w pojeździe. Pytaliśmy się też o to, czy niewykorzystane środki z Funduszu na Rozwój Połączeń Autobusowych trafią jako wsparcie do branży autobusowej, a nie tak jak proponuje rząd na fundusz drogowy. Czekamy teraz na odpowiedź z ministerstw. Cieszę się, że pod tą interpelacją podpisali się wszyscy członkowie zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym.